a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział, za Mesjasza Bożego. To wyznanie Piotra z Ewangelii Łukaszowej jest bardzo jasne, zdecydowane, bez żadnych udawań, gry. Piotr wskazuje na prawdę o Jezusie, która winna nas wszystkich poruszyć. To pytanie Pana, a wy za kogo mnie uważacie, dotyczy także i nas. Jest to fundamentalne pytanie, które puka do mojego serca, do moich drzwi. Jest to wezwanie do jasnego określenia się, do przystąpienia lub odrzucenia, do szacunku lub obojętności, do pójścia z Jezusem i bycia z Nim, albo zostawienia Go, czy też bycia z Nim w relacji zupełnie powierzchownej. Grozi nam wiara tylko obrzędowa, niepogłębiona, oparta tylko na rytuałach religijnych i przyzwyczajeniach, bez głębszego zastanowienia, z kim tu mamy do czynienia. Pomyślmy o tym, gdzie jest nasze serce w relacji z Bogiem. Czy chcemy być wierni Jezusowi? Chcemy naśladować Go na drodze naszego życia? On, Bóg, czeka na nas. Czy jesteśmy gotowi towarzyszyć Mu do Jerozolimy aż po krzyż, aż po poranek chwały? Maryja swym życiem, postawą duchową, pokazuje nam, kim jest dla niej Jezus. Ona nie musi nic mówić. Całe jej życie jest wyznaniem wiary, przylgnięciem do Pana. Ona jest matką Jezusa, ale jeszcze bardziej jest Jego pierwszą uczennicą. Prośmy, trzymając różaniec w dłoni, o mocną wiarę dla nas i dla naszych bliskich. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.